W tym roku obchodzimy 30-lecie samorządów w Polsce. Rocznica pierwszych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 roku wypada dokładnie na dzisiejszy dzień. A kto najlepiej na Opolszczyźnie zna całą historię samorządów? Profesor Dorota Simonides. Witam serdecznie, pani profesor. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani profesor, ja bym chciała zacząć od samego początku, od tak naprawdę wzorca samorządności, a z tym wiąże się bardzo ciekawa historia wyprawy do Hiszpanii. Jak to wyglądało, te początki samorządów w Polsce? Uchwaliliśmy w 90 roku ustawę o samorządzie terytorialnym, ale nie bardzo wiedzieliśmy, na czym ten samorząd terytorialny polega. I Fundacja Baudouina, króla Belgii, zaprosiła 5 osób, parlamentarzystów z Warszawy do Hiszpanii. Dlaczego do Hiszpanii? Hiszpania miała tyle samo ludności plus minus jak Polska, 40 milionów, my wtedy też 40 milionów. I Hiszpania, mając wcześniej samorząd, podzieliła swój kraj na 17 regionów. My wtedy mieliśmy 49 województw i chcieliśmy także na wzór Hiszpanii podzielić Polskę na regiony. Dlatego pojechaliśmy tam, mieliśmy tam kurs, na czym polega ten samorząd terytorialny, jak podnieść świadomość obywatelską, mało, jak podnieść poczucie odpowiedzialności za region własny, za to, że się jest obywatelem tego regionu, a nie innego, tego województwa, a nie drugiego. Czyli tegośmy się tam nauczyli. W delegacji była wtedy jeszcze nie premier pani Hanna Suchocka, późniejszy rzecznik pani Irena Lipowicz, ja i pan Michał Kulesza, późniejszy minister od samorządu. Wyprawa to była wyjątkowo ciekawa, dlatego że myśmy się wtedy dowiedzieli, że samorządy mają własny budżet, własne pieniądze, że obywatele mogą decydować, co im się bardziej podoba, czy nowy szpital, czy nowa szkoła, czy droga do ogrodu botanicznego, czy do zoologicznego. To były te ciekawostki, o których my w tym ponurym, wcześniejszym okresie nie mieliśmy w ogóle pojęcia. To bardzo ciekawa historia właśnie, a proszę powiedzieć, dlaczego tak naprawdę te samorządy są tak ważne dla nas, dla ludzi? Właśnie dlatego, żeby zdecentralizować Polskę, żeby obywatel nie czuł się przedmiotem, a podmiotem, żeby obywatel mógł współdecydować. Proszę zwrócić uwagę, że my wybieramy w powszechnych wyborach nie tylko władzę górną, ale każdego wójta, każdego burmistrza, każdego prezydenta i my od niego później możemy żądać tego, co nam obiecał w trakcie wyborów. My wiemy, że głosowanie jest bardzo istotne, ale ono nie może polegać na populizmie. Ono musi być wcześniej przez tego kandydata, który się na dany urząd wybiera, naprawdę wzięte poważnie i jego obietnice muszą być wykonalne. To nie można życzenia ludzi chcieć spełnić wszystkie. To muszą być realne, merytoryczne obietnice. Poza tym myśmy później w 1998 roku drugą ustawę uchwalili, mianowicie samorząd
gminny, czyli jeszcze mniejsze jednostki, jeszcze bardziej bliższe obywatelowi, i stąd na przykład nasza wielka walka o województwo, bo myśmy chcieli być bliżej władzy, władza bliżej nas, żeby naprawdę można wykonywać to, żeby obywatel czuł się komfortowo w swojej przestrzeni regionalnej. To było bardzo istotne. No właśnie, pani profesor, wymieniła pani obronę województwa, a jakby pani miała jeszcze wymienić jakieś dwa istotne elementy z tego 30-lecia pracy samorządów, najistotniejsze dla Opolszczyzny? Wymieniłabym powołanie marszałka. Dawniej był tylko wojewoda, teraz mamy marszałka i mamy tak zwane przedłużone ramię rządu, czyli wojewodę. To musiałoby być jeszcze poprawione, bo to nie zawsze się udaje. Wojewoda może niektóre uchwały samorządu wojewódzkiego zmienić, może je wręcz usunąć, uważać za nieważne. Także tu należy jeszcze nad tą współpracę, no coś należy tu poprawić. Natomiast dla mnie osobiście najważniejsza była walka o województwo. Kiedy się zorientowano, że 49 to jednak jest dość trudno trzymać w jednym ręku. I dlatego chciano, jedni uważali 17, jedni 20, bez województwa opolskiego. Opolskie chciano rozdzielić. I wtedy głównie kobiety, i to trzeba tu mocno podkreślić, bo naprawdę było nas kobiet gdzieś z 10, które się tak zabrały do walki, że nadałyśmy wyraz kobiecości również w tym marszu na Warszawę. Myśmy nie palili opon, kukieł, myśmy upiekli kołocz, dużo śląskiego kołocza, myśmy mieli mnóstwo tulipanów i idąc w pochodzie, przygrywała nam orkiestra Dęta Górażdże, idąc w tym pochodzie, w strojach niektórzy śląskich, rozdawaliśmy kołocz i tulipany ludziom. I oni klaskali i wołali, niech żyje Opolszczyzna. Czyli warszawiaków mieliśmy niemal za sobą. Następnie Warszawa, Sejm, posłowie powiedzieli nam, że to głównie elita chce województwa, że lud to nie ma w ogóle o tym pojęcia, to chce elita. Paru tam inteligentów. I co wtedy kobiety zrobiły? Zorganizowałyśmy łańcuch nadziei. Łańcuch, który oplótł całe granice Opolszczyzny. Czyli pokazaliśmy, że nie elita, że całe województwo opolskie, tak jak granice wyznaczają, nigdzie nie było pustki. Wszędzieśmy w tym łańcuchu stali i pokazywali, samoloty latały, auta z Katowic. Myśmy nie byli jakoś pełni nienawiści. Myśmy im klaskali, wołali hurra, ale mieli nasz sztandar opolski z sobą. Następnie było wielkie spotkanie w amfiteatrze. I proszę sobie wyobrazić, dziś to chyba byłoby niemożliwe. Były wszystkie partie. Mniejszość, większość, Kościół z nami. Od lewicy do prawicy, przez centrum wszyscy. I wołaliśmy, że chcemy Opolszczyzny, że dobrze funkcjonującego zegarka się nie niszczy, że my świetnie pracujemy.
I nie była to jakaś walka na populizm. Myśmy wydali dwie księgi, w których merytorycznie opracowaliśmy, dlaczego Opolszczyzna powinna być własnym regionem. Czy samorządy sprawdzają się w swojej działalności, pani profesor? Czy coś by trzeba było zmienić w działaniu samorządów według pani? Myślę, że przede wszystkim należy im zostawić ich pieniądze. Nie wolno ich centralizować, nie wolno im pieniędzy zabierać, a dodawać zadań. Oni stoją przed nowym wyzwaniem. Należy zrobić coś takiego, żeby młodzi u nas zostawali, żeby nie musieli gdzieś do Anglii jeździć, do Holandii, do Irlandii, żeby tu była ta mała ojczyzna i żeby samorząd mógł naprawdę zadbać o to, żeby czuli się wszyscy tu komfortowo, ale zarazem tak powstał uniwersytet w wyniku naszej walki, tak powstał szpital kliniczny, czyli wydział medyczny, tak powstały nowe placówki, które nam pomagały w tym wszystkim. No, najgorsze, co nam grozi, to jest centralizacja, że Warszawa zbyt się wtrąca w nasze poszczególne sprawy, które dotyczą nas, samorządów. No i zabierają albo nie dają nam tyle pieniędzy, ile nam przysługuje. Robimy wszystko, żeby poszerzyć Opole, żeby móc mieć i odpowiednią ilość ludności, no i pieniądze. No, pieniądze są na pewno bardzo ważne. Ważne jest to, żebyśmy rozumieli sposób działania samorządów. I tak naprawdę myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że te samorządy są bardzo ważną rzeczą, bo dają nam odrobinę samodzielności w skali kraju. Dziękuję pani profesor za rozmowę. Życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.